Trzeba przyznać, że dzisiaj miałeś niezwykle intensywny dzień. Teraz offroad, a wcześniej zdjęcia na planie serialu Brzydula. O Brzyduli mówiło się bardzo dużo. Długo czekaliśmy, aby zdjęcia się rozpoczęły. Muszę się w takim razie ciebie zapytać, jak oceniasz scenariusz aktorów, no i w ogóle, czy to będzie tak wielki hit jak pierwszy sezon, właściwie pierwsza część Brzyduli? Wydaje mi się, że tak, ponieważ oni poszli taką zasadą, że zwycięskiego składu się nie zmienia, więc jest to obsada prawie taka sama, jak była poprzednio. Bardzo fajna jest atmosfera na planie, bardzo fajne są pomysły tak naprawdę, rozwiązania scenariuszowe. Ja grałem ostatnio bardzo fajną scenę z Łukaszem Garlickim. Reżyser pozwalał naprawdę na rozwinięcie skrzydeł, można było taką grubą krechą troszeczkę pojechać. Ja uwielbiam tak grać. Myślę, że jeżeli cały serial będzie zachowany taką estetyką, no to będzie konsekwentny i będzie się go bardzo fajnie oglądało. A czy teraz po pandemii na przykład są jakieś obostrzenia na planach? Jak jest realizowany dzień zdjęciowy? Oczywiście, że są obostrzenia. Przede wszystkim na plan zdjęciowy można wejść. To zależy tak naprawdę jaki plan, bo jeżeli chodzi o M jak Miłość, to trzeba w ogóle sobie zrobić badania na COVID, ale już z kolei produkcja to załatwia. Natomiast na innych produkcjach, tak jak Sprawiedliwi Wydział Kryminalni, czy jakoś tak, to badają tylko temperaturę. Na planie Brzyduli też było, można wejść dopiero po zmierzeniu temperatury. No i oczywiście obostrzenia sanitarne, nie ma jedzenia w busie, na przykład są wydawane posiłki w plenerze, staramy się zachować ten dystans, operatorzy, reżyserzy mają maseczki. Oczywiście aktorzy tych maseczek i tych rękawiczek nosić no, nie mogą, bo nie da rady sceny zagrać, ale wygląda to troszeczkę inaczej niż było. Natomiast się bardzo cieszę, że te plany wróciły. Życzyłbym sobie, żeby też teatry jakoś tak też wróciły już z powrotem.